Radio Kraków. Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj burmistrz Czarnego Dunajca, Marcin Ratułowski. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, słuchacze Radia Kraków. Panie burmistrzu, Rabka wciąż liczy straty po powodzi błyskawicznej, ale gwałtowne zjawiska atmosferyczne przeszły także przez Czarny Dunajec. Tym razem bez strat? Tym razem mamy bardzo małe straty, chociaż wiatr się odwrócił i niestety padają nam drzewa, w tym na budynki gospodarcze, i mamy przynajmniej dwa zawalone dachy, ale w porównaniu do zeszłego roku, co się działo w Ratłowie, w Cichem, to te straty są bardzo małe. Czyli po tym, co wydarzyło się w tym tygodniu, raczej nie trzeba będzie pomocy specjalnej uruchamiać dla mieszkańców Czarnego Dunajca? Na tą chwilę nie ma takiej szansy, żebyśmy uruchamiali taką pomoc dla mieszkańców. Panie burmistrzu, to zostawmy gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Czarny Dunajec od ponad pół roku funkcjonuje na prawach miejskich. Co zyskało miasto? Co zyskali mieszkańcy na tych zmianach? No przede wszystkim mieszkańcy nie stracili nic w porównaniu do tego, co było za czasów, kiedy Czarny Dunajec był wsią, ponieważ obawy mieszkańców dotyczyły przede wszystkim podwyżki podatków, podwyżki cen mediów, a to nie nastąpiło. Nawet jeżeli chodzi o odbiór ścieków, to nastąpiła obniżka cen. A co jest takie pozytywne, co ja dostrzegam, to możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój Czarnego Dunajca, czyli miasta, centralnego ośrodka naszej gminy. I od początku tego roku praktycznie każde dofinansowanie, o które żeśmy się starali, to jesteśmy na liście podstawowej. Otrzymaliśmy historyczne dofinansowanie w ramach środków norweskich na termomodernizację szkół. Nawet otrzymaliśmy środki, takie końcówki środków w ramach PROW-ów, na budowę kanalizacji w Czarnym Dunajcu oraz na budowę drogi łączącej wsie Pieniążkowice-Dział. Także mamy bardzo dużo środków i staramy się teraz jak najlepiej wykorzystać te 5 minut Czarnego Dunajca, takiej popularności, która przyszła właśnie z odzyskaniem praw miejskich 1 stycznia. Czyli dziś odpowie pan jednoznacznie tak, warto było stawać się miastem? Po pół roku mogę odpowiedzieć, że są tylko i wyłącznie same plusy odzyskania praw miejskich przez Czarny Dunajec. Panie burmistrzu, a czy te zmiany przyspieszą procesy inwestycyjne planowane przez pana? Bo pan postawił na duże projekty, między innymi Czarny Dunajec podpisał kilka lat temu porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą w sprawie utworzenia w Czarnym Dunajcu Centrum Nauki. Na tej umowie się skończyło? Na tej umowie, jeżeli chodzi o operatora naukowego, się skończyło. Chcemy jeszcze podpisać umowy z Politechniką Krakowską oraz innymi uniwersytetami technicznymi z Polski oraz innymi centrami nauki, ale co się już udało Czarnemu Dunajcowi zrobić, to stworzenie koncepcji Centrum Nauki i Techniki w Czarnym Dunajcu. I co jest ważne, w ramach środków operacyjnych województwa małopolskiego będą dedykowane środki na Centrum Nauki w ramach podhalańskiego obszaru funkcjonalnego. To jest ponad 2,5 miliona euro na to zadanie. Na zadanie inwestycyjne. To są takie środki, które nasza gmina w życiu nie otrzymała i dzięki temu powstanie jedyny na Podhalu, a tak naprawdę na południu od Krakowa, ośrodek naukowy, i to jeszcze w rejonie bardzo rozwijającym się pod względem turystycznym. Mamy koncepcję, która dotyczy poszczególnych dziedzin nauki w tym centrum. To są przede wszystkim odnawialne źródła energii. Chcemy edukować dzieci i młodzież, ale również osoby dorosłe, co to są te odnawialne źródła energii, jaki jest potencjał Podhala, czyli tutaj mówię o geotermii, skąd się bierze prąd w fotowoltaice, ale również będziemy rozwijać nauki, z których słynie Akademia Górniczo-Hutnicza, czyli rozwój automatyki i robotyki, cyberbezpieczeństwa czy programowanie informatyki. To jest przyszłość i to będzie również połączone z rozwojem szkolnictwa zawodowego. Naprzeciwko Centrum Nauki znajduje się bardzo duża zawodówka, Zakład Doskonalenia Zawodowego z Krakowa, i chcemy, żeby nowe kierunki tam powstały pod względem rozwoju. Przede wszystkim coś takiego jak hydraulik programista, ponieważ piec, który teraz jest instalowany w domu do centralnego ogrzewania, to wymaga również oprogramowania. I to są takie przyszłościowe kierunki. I Czarny Dunajec, myślę, że w perspektywie do 5 lat, bo to Centrum Nauki powinno powstać w perspektywie do 5 lat, będzie takim w Małopolsce centrum nauki, ale również nowych inwestycji związanych właśnie z nauką, po to, żeby uświadamiać nasze społeczeństwa, w szczególności młodzież, żeby rozwijała się właśnie pod względem
nauki, ale również tych nowych technologii i była zapleczem dla miast właśnie pod względem pozyskiwania nowych studentów. Bo wiadomo, że teraz każda uczelnia cierpi na tym, że ma coraz mniej studentów, a u nas jest duży odsetek jednak młodzieży, która nie idzie w ogóle na studia. To skoro pan mówi o tej pięcioletniej perspektywie i o centrum nauki, które będzie drugim centrum nauki po Kogiteonie oczywiście w województwie małopolskim, to jak pan spogląda, jakie wnioski pan wyciąga z tego, co dzieje się w związku z budową Kogiteonu? No do zakładanej sumy trochę milionów przy okazji tej budowy trzeba było jednak dosypać więcej. U nas to centrum nauki jest kompaktowe. My chcemy rozpocząć teraz projektowanie, ale wiemy, jakie będziemy mieć środki. I co jest ważne? Najważniejsze, jeżeli się zaprojektuje, to trzeba rozpocząć budowę jak najszybciej. A ta perspektywa europejska w ramach środków, które będą dedykowane właśnie dla Czarnego Dunajca, musi być zrealizowana do 2027. Zakładamy, że projektowanie centrum zakończy się pod koniec 2024 roku, więc już niedługo i my powinniśmy rozpocząć budowę natychmiast po zakończeniu projektowania. I to jest najważniejsze w inwestycji, aby nie przedłużać tego okresu inwestycyjnego, czyli nie rozciągać na wiele lat inwestycji, tylko zamknąć ją w przeciągu jednego bądź dwóch lat. Tak się stało w Czarnym Dunajcu ze żłobkiem, które żeśmy wybudowali tak naprawdę w ciągu roku inwestycyjnego, dwóch lat budżetowych, ale roku inwestycyjnego. I to był strzał w dziesiątkę, ponieważ my, budowa obecnie takiego żłobka w Czarnym Dunajcu kosztowałaby ponad 10 milionów, a my ten żłobek wybudowaliśmy za 7,5 miliona. I jeszcze przy okazji pozyskaliśmy potężne dofinansowanie, prawie 6-milionowe, więc budujemy tak naprawdę bez udziału środków własnych gminy, a co ważne, bez zaciągania zobowiązań kredytowych. Jeżeli chodzi o Centrum Nauki, to również będzie wchodziła tutaj wielofunduszowość. Środki na rozwój, w szczególności małych miast, znacznie nowej perspektywie europejskiej, a my niedługo, bo za rok, będziemy gotowi ze wszystkimi projektami. Co więcej, ten budynek, to jest budynek sądu, w którym ma się znajdować Centrum Nauki, jest wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego. I będziemy również się starać o pozyskanie środków właśnie na remont tego zabytku z funduszy ministerstwa właściwego oraz funduszy naszego województwa małopolskiego na ratowanie zabytku. To może się okazać tak, że środki powstanie bez udziału w ogóle środków własnych gminy i bez kredytu. To skoro panie burmistrzu mówimy o tych dużych projektach, no to jeszcze Centrum Dialogu. Czarny Dunajec porozumiał się z krakowską gminą żydowską w sprawie wymiany gruntów. Chodzi o przejęcie przez samorząd budynku dawnej synagogi. Kiedy ta synagoga formalnie mogłaby się stać własnością gminy? No i oczywiście kiedy mogłyby ruszyć prace związane z Centrum Dialogu i Muzeum Ziemi Czarnodunajeckiej? Centrum Dialogu, tak samo jak Centrum Nauki, chcemy rozpocząć projektowanie jeszcze w tym roku. Najchętniej ogłosiłbym przetarg już w sierpniu na projektowanie. Na najbliższej sesji będzie podejmowana stosowna uchwała o przeznaczeniu środków właśnie na projektowanie również Centrum Dialogu Międzynarodowego, które będzie się mieściło w tutejszej synagodze. Ale równolegle trwają prace nad tym, aby tą synagogę wpisać na listę pomników historii prezydenta RP. Ponieważ jest to jedyna taka synagoga, która ocalała na południu od Krakowa po linii Zakopianki, ale w tej synagodze zostały odkryte pod farbami na jednej z sal. Może być to bardzo ważny zabytek, jeżeli chodzi o taki dialog pomiędzy naszymi dwoma narodami, polskim i izraelskim. I będziemy szukać tutaj szansy również na pozyskanie potężnych środków w ramach Feniksa, czyli środków operacyjnych, które będzie operował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale pod warunkiem, że będzie wpisane właśnie ta synagoga na tą listę prezydenta. I co jest ważne, jeżeli chodzi o tą synagogę. Na dzień dzisiejszy synagoga stanowi własność gminy żydowskiej, która jest w Krakowie, ale z prezesem Jakubowiczem doszliśmy do takiego porozumienia, że istniałaby możliwość zamiany synagogi za grunt położony w Czarnym Dunajcu. Warunek jest taki, żeby ten grunt był odpowiedni do zabudowy, czyli musi być o przeznaczeniu budowlanym. Na dzień dzisiejszy zaproponowaliśmy
dwie nieruchomości, które mieszczą się w Czarnym Gnojcu i posiadają takie walory budowlane, ale one zostały nieprzyjęte przez gminę żydowską. Zostało nam wskazane, że interesuje ich teren o powierzchni około 10 arów, czyli nie jest to duży teren w porównaniu do tego budynku synagogi, który teraz istnieje. Czyli rozumiem, jest w zasobach taki grunt i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do wymiany doszło. Tak, mamy taki grunt i będziemy teraz, musimy go jednak podzielić na mniejszą nieruchomość. I jeżeli będzie tylko zgoda Rady Miasta w Czarnym Gnojcu, to pewnie taka wymiana zostanie dokonana. No to na koniec muszę o to zapytać, bo jest jeszcze oczywiście jeden duży projekt związany z budową kompleksu sportowego, drugiego po zakopiańskim COS-ie, nawet jest dofinansowanie z Polskiego Ładu. Mówiliśmy o tych trzech dużych projektach Czarnego Dunajca, no ale z drugiej strony należy pan do tych małopolskich samorządowców, którzy nie otrzymali wotum zaufania od Rady po raz kolejny. Będzie referendum w Czarnym Dunajcu? Referendum w Czarnym Dunajcu może się odbyć, ponieważ to jest wyłącznie decyzja Rady Miasta, ale no to jest miecz obosieczny. W przypadku, kiedy referendum będzie ważne i będzie przeważająca liczba głosów za tym, że jednak nie odwołać, no to Rada Miasta zostanie rozwiązana z mocy prawa. No nie wiem, czy radni zdecydują się w tej chwili, bo termin wyborów jest tak bliski, na to, żeby przeprowadzać takie referendum, czy nie przeprowadzać. No, to nie jest tajemnica w Czarnym Dunajcu. Z radnymi, którzy są w opozycji, nie jestem w stanie się porozumieć, ponieważ ja bardzo dużo wymagam od radnych i też są w części sołtysów, którzy są absolutnie w opozycji do mnie. No i to się nie podoba, że ja wymagam, bo lepiej by było brać pieniądze za to, że się nic nie robi. Czyli ja na to sobie nie pozwalam. Czyli rozumiem, chętnie by się pan poddał ocenie mieszkańców. Myślę, że to byłoby dobry sprawdzian, ale no tutaj decyzja pozostaje do Rady, a też u nas ciężko jest zdobyć 11 radnych. Ja zawsze mam przewagę przy głosowaniu, ale brakuje mi jednego głosu, bo u nas na Radę chodzi mniej niż 21, bo nigdy nie ma pełnego składu Rady. A do głosowania, żeby otrzymać wotum, trzeba 11 radnych za. Tak samo do uzyskania przewagi właśnie w uchwale na referendum też 11 radnych musi się opowiedzieć za. Musi być fizycznie 11 radnych, a nie tylko przewaga. W Radiu Kraków Marcin Ratułowski, burmistrz Czarnego Dunajca. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Radio Kraków.